Znajdujemy się w Białej Podlaskiej na ulicy Batorego. Szefie, w tym momencie nastąpiło przekazanie tego placu budowy Wam, czyli firmie. Urząd Miasta był prezydent i tak naprawdę co w tym momencie się stało, jaki w tym momencie mamy krok do przodu, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji? Przed chwilą żeśmy podpisali przekazanie placu budowy z panem prezydentem Michałem Litwiniukiem i zadanie polega na przebudowie drogi. I ten odcinek będzie miał szerokości 7 metry, ten odcinek będzie miał 6 metry i chodnika w sumie będzie 207 metrów po tamtej stronie. W sumie chcielibyśmy wejść na plac budowy w połowie sierpnia. Zakończenie mamy, termin realizacji tego zadania mamy na 1 października 2020 roku. Trochę czasu jest, ale czy będziemy czekali na wykonawcę instalacji elektrycznej i jesteśmy uwarunkowani jakby od nich. Bo powstanie również oświetlenie. A firma prawdopodobnie w poniedziałku ma wejść z oświetleniem. My będziemy wpierw zaczynali od odwodnienia deszczówki i wchodzimy na plac budowy. Rozumiem, że Batorego będzie miała taką samą nawierzchnię, jaką tu widzimy, czyli to będzie kostka. Oczywiście to będzie wszystko z kostki. W sumie to będzie gdzieś w granicach 1100 metrów kwadratowych kostki betonowej. Firma specjalizuje się w takich niewielkich zadaniach, aczkolwiek sporo tego jest na terenie miasta i powiatu. No dzięki Bogu tego jest troszeczkę, między ścieżki żeśmy też robili, między innymi zatoki, i tutaj jest tych troszeczkę prac, które są terminowe i trzeba wykonać to zgodnie ze sztuką budowlaną. My się z tym specjalizujemy od dłuższego czasu, wykonujemy to wszystko, staramy się to wszystko robić zgodnie w terminie. No właśnie tutaj w regionie i wśród branży już jest taka pogłoska, że Bogdan Szewczak i Drogi i Mosty to specjalista, jeśli chodzi właśnie o kostkę i roboty brukarskie. No między innymi, to jeszcze się specjalizujemy w mostach, niedużych, takich do 20 metrów, i budujemy też mosty. Ten ostatni oddany to był prawdopodobnie Hotyłowie. Ostatni był oddany w Hotyłowie, a dwa większe mostki były na drogach powiatowych w Jabłecznej.